moi drodzy, dołączyłem do gangu Zielonej Rękawiczki. Idę na misję szukać innych członków gangu. To będzie taki nabór, także życzcie mi zielonego powodzenia. Hej. Już zielony kolor, także wiecie, o co chodzi. Moja strefa. Dzień dobry. Może pani chwilę poświęcić? Nie mogę, bo mam chrypę. Ojej, ale ładnie pani mówi z tą chrypką. Proszę pani, o szalonych rzeczach. Czy przeżyła pani kiedyś coś takiego? Proszę pana, mnie cię interesuje pietruszka. Dziękuję. Ale to... Zrobiła kiedyś pani w życiu coś szalonego? Szaleństwo. Tutaj czuję, że pan szaloną rzecz przeżył. Pozdrówmy syna. Cześć, Michał. Obiad będzie na 16. A co będzie na obiad? Mielone. Jak pani ma na imię? Ewa. Pani Ewo, pani ma szaloną czapkę, powiem szczerze. A, dziękuję bardzo. A proszę mi powiedzieć, pani Ewo, przeżyła pani w życiu jakąś taką niesamowitą historię? A, wykąpałam się w kwietniu w stawie. Ja też w ogóle powinienem zrobić zakupy. Może to by była moja szalona rzecz, żebym zrobił zakupy. Moja żona mówi, że nie robię zakupów. Dla mnie to było przekroczenie bariery dźwięku. A, no super, kurczę. To specjalnie, żebym ja przeszedł. Proszę bardzo, dla mnie, tak. A wie pan co, ja mam do pana prośbę. Będzie pan potrafił drugi raz otworzyć ten szlaban dla nas specjalnie? Uwaga, to jakoś tak z fasonem. 3, 4. Uwaga, otwieramy. Można? Szymon, dzień dobry. Można? Dzień dobry. Sorry, że ja tak zaskakuję. Pani tak jest brana troszkę pod gang Zielonej Rękawiczki. Czy pani słyszała? Słyszałam coś, ale nie za wiele na ten temat. To może dobrze, bo to też jest tajemna sprawa, bo oni trochę dziewczyny strasznie rozrabiają. Pani też kiedyś narozrabiała, tak? No, powiedziałabym, że tak. Oj, bardzo, bardzo. A wyszłam za mąż, nikomu nic nie mówiąc. Nie, serio? Dokładnie. Ale matka nie wiedziała. Ale mąż wiedział, tak? No mąż wiedział. Coś takiego, nie wiem, szalonego, takiego... Bardzo szalonego. Nuki nie wiedzą. Nikt nie wie. Zakochałem się. Pani narozrabiała kiedyś w życiu? O, nie raz, bo jestem konsultantką kosmetyczną, więc sprzedałam róż podczas mszy świętej. Sprzedała pani róż podczas mszy świętej? Tak. Była pani kiedyś na bakier z prawem? Pracowałyśmy na wiosnę przy sortowaniu ziemniaków. Straszne tempo nam narzucono. Myśmy musiały te przesortowane... Jak maszyny. ...nosić, tak, tak, tak. Więc ja się... Włożyłam kamyczek tam między te i żeby chociaż chwilę przeżyć. W moim ogródeczku rośnie różyczka. Czy zrobiła pani w życiu coś takiego, czego nie wiem, no nie wiedzą najbliżsi albo dzieciaki? Skoczyłam na bungee. Skoczyła pani na bungee? Tak, dawno temu, ale to prawda. Nie wolno przeklinać, ale ja jedną rzecz powiedziałam, jak byłam wysoko. Oka jak wysoko. Myślę, że tak. Gang Zielonej Rękawiczki. No ja od razu widzę, że pani do gangu by należała, no bo to jest taki właśnie, że one się trochę buntują na swoich zasadach. A można się zapisać do tego gangu? Można, zapisy są, nawet nie ma wpisowego. Ale jakby na przykład już miałby być gang, to czym pani by się chciała w nim zajmować? No to ja bym mogła się zajmować śledząc osoby. Pani jest dobra w śledzeniu? Tak, mogę. Proszę mnie nie śledzić, ja patrzę, czy mnie pani nie śledzi. Czołem dziewczyny, przepraszam, obrady gangu, tak? W zasadzie dużo osób chce się zapisać do gangu Zielonej Rękawiczki i dzisiaj szukałem ich, to jest moment. Od razu chcą się zapisywać, naprawdę, tak. To można powiedzieć, że jakiś trend. Powstał trend, wszyscy chcą po prostu. To ja uważam, że to jest nasza wielka szansa w życiu. Trzymajmy się tego, bo możemy zrobić najpierw kolektyw, potem ligę, potem stowarzyszenie, potem wreszcie partię, a bierzemy państwo. Tak jest, państwo Zielonej Rękawiczki. Bierzemy państwo. Słuchajcie, ale w ogóle tak prywatnie, Aniu, ty przeżyłaś coś szalonego kiedyś w życiu. No cały czas podejrzewam, ale tak naprawdę coś takiego, co pamiętasz i nikt o tym nie wie. Ale myślisz, że ja się przyznam? A reszta oczywiście w serialu Gang Zielonej Rękawiczki.